Bardzo cieszę się, że jesteście tutaj, no i że też mogę tutaj z wami być. No jest to miejsce szczególne, wyjątkowe, jakby nie było. No tutaj praktycznie z 300 metrów stąd katedra, jedna z pierwszych w naszym kraju, miejsce wyjątkowe dla naszej wiary. No i chyba jest to dobre miejsce, żeby się też zbliżyć do Pana Jezusa, do Pana Boga, ale też wypocząć. No jakby tutaj nie było, to sporo zieleni dookoła, są miejsca, gdzie można albo właśnie się z opiekunami przespacerować i trochę odetchnąć od tego zgiełku miasta, który znacie z Poznania, bo pewnie większość z was pochodzi i mieszka w Poznaniu, tak? Tak. No właśnie. A ktoś z daleka przyjechał, czy kto jest? Skąd? Z tą grupą. No tak, tak. To jako opiekunowie i... No cieszę się w każdym razie, że są tacy i z bliska i ci, co tutaj przyjechali. A wszyscy tutaj jesteście dlatego, bo chciał was mieć tutaj Pan Jezus. Właśnie teraz tutaj Pan Jezus chciał, żebyście tu wszyscy się pojawili i na pewno umocni was i modlitwą, i sakramentami, i tymi konferencjami, które będą wygłaszane. No dzisiaj pierwsza konferencja, która będzie dotyczyła trudnego tematu, tematu cierpienia. Ale właśnie jedna z waszych opiekunek, Justyna, jakiś czas temu zadzwoniła do mnie i mówi, że no mam wrażenie, że Pan Jezus chce takiej konferencji tutaj, żeby została wygłoszona. Ja powiedziałem, no dobrze, dobrze, to trzeba o tym mówić, to jest ważny temat. Nie wiem do końca, czy się do tego nadaje, ale tak naprawdę to chyba nikt z nas się nie nadaje do tego, żeby o takich trudnych sprawach mówić. To może każdy z was mógłby taką konferencję tutaj powiedzieć, którzy przyjechaliście jako osoby chore, na co dzień zmagające się z cierpieniem, to nawet nie tylko powiedzieć konferencję, ale doktorat napisać, bo na pewno jesteście w tym bardzo doświadczeni. No ja będę starał się powiedzieć coś z perspektywy kapłana, który na co dzień spotyka się z ludźmi chorymi, cierpiącymi, a więc po pierwsze jako kapłana, jako także tego, który jest blisko Pana Jezusa i tak staram się wsłuchiwać, co Pan Jezus mówi do nas i co chce, żeby było powiedziane, także do osób, które tak jak On dźwigają swój krzyż. No i też jednak będę mówił jako zwykły człowiek, który też w jakimś sensie i obserwował cierpienie, także swoich najbliższych, bo moja mama no też przez długie lata była bardzo, bardzo chora, też na wózku. No i też jakoś się temu wszystkiemu przyglądałem, jak ona sobie z tym radziła, jak można przeżywać cierpienie z Panem Jezusem, jak to bardzo w życiu pomaga. Więc na różnych poziomach będę chciał się dzielić z wami tymi doświadczeniami dźwigania krzyża. Na samym początku jednak chciałbym, żebyście się wsłuchali w pewne świadectwo, bardzo niezwykłe, z którym się spotkałem kilka lat temu. Pewnego chłopca, który zachorował na raka, a miał zaledwie kilka lat i stał się dla swoich bliskich, szczególnie rodziców, takim bardzo niezwykłym znakiem. Znakiem, jak przeżywać cierpienie, swoją chorobę, krzyż. Po co to wszystko jest? Dlaczego Pan Jezus zaprasza nieraz nawet zupełnie małe dzieci do takiego bardzo ciężkiego i wydaje się no, ponad siły krzyża, jakim jest właśnie krzyż ciężkiej choroby. To, co teraz przeczytam, to jest świadectwo, które zostało wydrukowane kilka lat temu w dwumiesięczniku Miłujcie się. I to jest prawdziwa historia. Bardzo chciałbym, żebyście wiedzieli, że każde zdanie, które tutaj zostało zapisane, to jest prawdziwa historia. I myślę, że dużo daje nam do myślenia. Mi osobiście bardzo dużo dało. Także kiedy pojawiają się takie trudne chwile w moim życiu, to zawsze przypominam sobie postać tego młodego chłopca, Antka, i tego, jak on przeżywał to, co jest trudne. A więc na początku wsłuchajcie się w tę historię. To nie powinno się stać, ale się zdarzyło. Podczas wakacji rycerza Antka rozbolał brzuch. Nie chciał się bawić ani ze starszą siostrą Marysią, ani z młodszą Różą, ani w ulubionych rycerzy, ani w podróżników. Leżał w łóżeczku i płakał.
Jednak już następnego dnia chłopiec znów ruszył na wyprawę brzegiem Liwca. Ani on, ani jego rodzice nie pomyśleli wtedy, że rycerza Antka czeka nierówny pojedynek. Bo kto by przypuszczał, że gdy pięciolatka boli brzuch, to właśnie atakuje go rak. Wakacje skończyły się szybko. Marysia po raz pierwszy poszła do szkoły, Antek do przedszkola. Spodobało mu się tam i wszyscy go polubili. Za uśmiech i fantazję, za niespożytą energię, łobuzerski błysk w oku i szalone pomysły. Za dobre serce, nienaganne maniery, jak na małego rycerza przystało. A najbardziej za te wszystkie rzeczy naraz. Ale pewnego dnia Antek znowu poczuł się gorzej. Płakał. Wieczorem trafił na ostry dyżur warszawskiego szpitala przy ulicy Działdowskiej. Dostał zastrzyk i bolało trochę mniej, ale w szpitalu mu się nie podobało. Obco było, dziwnie i pachniało tak nieprzyjemnie. Dobrze chociaż, że mogliśmy cały czas być przy nim, wspomina jego matka Dorota. Zawsze miała głęboką pewność, że jej dzieciom nic złego stać się nie może. Katar, ból brzucha albo ospa, tak, to może być, ale poważna choroba to wykluczone. I wydawało się, że to jej przeświadczenie zwyciężyło. Wkrótce Antek znów czuł się zupełnie dobrze i wrócił do domu, niestety na krótko. Ataki się powtarzały. Scenariusz był ten sam. Ból brzucha, szpital, badanie, zastrzyk i decyzja lekarza. Zatrzymamy, zobaczymy, co mu jest. Na początku za każdym razem przekonywaliśmy syna, że tym razem nie zostanie w szpitalu, mówi Dorota. Potem jednak woleliśmy już nic nie mówić. A Antek nie pytał. I jak rycerz przed kolejną wyprawą pakował swoje skarby. W metalowym pudełku w kształcie londyńskiego autobusu trzymał listy, obrazki, rysunki, zdjęcia, dobre podarunki od przyjaciół. Bez nich nie jechał. Zaczął oswajać cierpienie, ale też był wymagającym pacjentem. Pytał lekarzy, gdzie mi się siostra wkuje, czy to będzie bolało, co będziecie mi robić? Jeśli odpowiedź pielęgniarki była wyczerpująca, sam z odwagą nadstawiał rączkę. Modliły się o zdrowie Antka, jego siostry, inne dzieci w szkole, prosili Boga rodzice. Tylko on sam, gdy wieczorem klękał do pacierza, miał dziesiątki innych intencji, takich zupełnie błahych i całkiem poważnych. Bo rycerz Antek wiedział, że na świecie jest dużo rzeczy poukładanych nie tak jak trzeba i wierzył, że Pan Bóg może to zmienić. W grudniu lekarze postawili diagnozę. Banalna sprawa. Wyrostek robaczkowy. Trzeba operować. Antek był dzielny. Myślałam, że to oznacza szczęśliwe zakończenie. Gdy syn jeszcze spał w narkozie na sali pooperacyjnej, siedziałam przy nim i dziękowałam Bogu. Powtarzałam, że więcej już bym nie zniosła, mówi Dorota, mama Antka. Ale musiała, bo to był dopiero początek. Po świętach ataki powróciły. Jeszcze częstsze, jeszcze bardziej dramatyczne. Coraz więcej dni spędzonych w szpitalu. Biopsje, gastroskopie, kolonoskopie, dziesiątki rurek zapuszczonych w głąb coraz bardziej wątłego ciałka, by obalić kolejne diagnozy. Wszystko coraz bardziej bolesne. Pytał Antek, dlaczego ja muszę być w szpitalu? Dlaczego choruję? Mama odpowiadała, synku, a gdyby Pan Jezus spojrzał i spytał, czy mu pomożesz nieść Jego krzyż, to co byś powiedział? Tłumaczyła mama. Że tak, odpowiedział synek. Mama odpowiedziała ze łzami w oczach. No to właśnie on na ciebie teraz spojrzał. Cierpienia bliskich i swoje problemy Dorota zaniosła do konfesjonału. Aż pewnego dnia mój spowiednik spytał, czy może odwiedzić Antka, wspomina. Ta wizyta bardzo zmieniła chłopca. Ksiądz powiedział, że każdy mój ból mogę podarować Panu Jezusowi. Podekscytowany tłumaczył potem rodzicom i dał mi krzyżyk.
Malutki, drewniany krzyżyk w zaciśniętej piąstce wędrował z Antkiem do kolejnych pokoi zabiegowych. W kłucie, cewnik, sonda. Antek całował krzyżyk i powtarzał. Jezu, ufam Tobie. Początkowo szokowało to nawet jego rodziców. Bo człowiek, nawet głęboko wierzący, często wzdraga się przed gestami, które kojarzą się z religijną egzaltacją. Ale ta dziecięca wiara była jak żywioł. Szybko zrozumieliśmy, że to dzieje się poza nami, mówili rodzice. Dorota i Sebastian starają się nie myśleć, co by było, gdyby. Gdyby lekarze, jak nakazują procedury, już przy pierwszej operacji pobrali wycinki z powiększonych węzłów chłonnych. Czy dziś cieszyliby się Antkiem, gdyby znany onkolog nie stwierdził, że to nie może być chłoniak, bo dziecko by z nim tyle nie przeżyło? Nikt tego nie wie i nigdy się nie dowie. O ostatecznej diagnozie rozstrzygnęła tomografia. Po badaniu Dorota puściła syna, by pobiegł na oddział. Sama poszła jeszcze kupić kawę. Nieprzespane noce dawały się jej w kość. Szła do windy, powoli. Kobieta w 9. miesiącu ciąży ze szklanką gorącego płynu. Proszę pani, dogonił ją młody lekarz. To jednak nowotwór. Szpital przy ulicy Litewskiej był inny. To nie gastrologia, skąd dzieci wychodzą po kilku dniach. Na onkologii śmierć jest codziennością. Kpi sobie z lekarskich diagnoz. Wybiera dzieci dobrze rokujące, pozwala przeżyć tym, którym nie dawano żadnych szans. W brzuchu chłopca lekarze znaleźli otorbionego starego chłoniaka. Dobrze, że jeszcze nie rozwinęła się białaczka, pocieszali. Będziemy leczyć chemią. Rycerz Antek miał dość. Wypadły mu włosy, bolał go brzuch, wciąż wymiotował. Coraz więcej było cierpienia, które może podarować Panu Jezusowi. Śmieszny pan pielęgniarz bardzo się denerwował, że Antek wciąż całuje krzyżyk, a na nim przecież tyle bakterii. I po każdym całowaniu brał go i dezynfekował. A Antek czuł się tak źle, że krzyżyk trzeba byłoby właściwie dezynfekować co chwila. W dodatku znów był czerwiec, więc można by jechać na wakacje. Spytał kiedyś mamy: Mamo, a na co właściwie ja jestem chory? Dorota wytłumaczyła, że on i inne dzieci na tym oddziale cierpią na raka. I że rak to poważna choroba, na którą niektórzy ludzie umierają. To Antek już wiedział, bo chorymi na raka zajmowała się jego babcia Teresa, która była lekarką w hospicjum, i ciocia Wera, która sama miała rak. Nie mówiłabym ci tego, gdybym nie miała absolutnej pewności, że będziesz zdrowy, podkreśliła mama. Ale Antek dopytywał: ale czy ja umrę? Mama odpowiedziała: wszyscy umrzemy, ja, tata i ty, ale tylko Pan Bóg wie, w jakiej kolejności. Ksiądz Jan przychodził do Antka regularnie. Przygotowywał go do pierwszej komunii świętej. Jest wystarczająco dojrzały, by przystąpić do niej wcześniej, orzekł. Na przepustce między jedną chemią a drugą, gdy już nie trzeba brać kroplówek, a odporność jeszcze nie spadła na tyle, by odebrać wszystkie siły, to było wielkie przeżycie. Przyjęcie pierwszej komunii. Szkolna kaplica w Palenicy, gdzie Antek chodził do przedszkola, Marysia do podstawówki. Rodzina, przyjaciele, prezenty. Od tej pory, od tego dnia, Antek będzie regularnie przystępował do spowiedzi i komunii. Nawet wtedy, gdy już nie za bardzo będzie miał siłę uklęknąć. Przed śmiercią otrzyma jeszcze bierzmowanie. Już nie był zwykłym rycerzem Antkiem. Jestem rycerzem Pana Jezusa, powtarzał wszystkim. Tymczasem nowotwór ignorował kolejne chemie. Znów szpitalny koszmar. Operacja. Antek został sam. W warszawskim Instytucie Matki i Dziecka nie wpuszczają na noc rodziców. Płacze w samotności. Dorota nie zapomni tych łez, choć ich nie widziała. Będzie o nich pamiętała, gdy będzie musiała podjąć ostatnią decyzję, że Antoś umrze w domu. Niestety, okazuje się, że komórki nowotworowe są żywe.
Rak poruszony skalpelem rozrasta się z zawrotną szybkością. O zdrowie Antka prosi Boga już nie tylko rodzina. Krąg modlących się stale się powiększa. Parafia, przyjaciele z Opus Dei, dawni znajomi z harcerstwa. Codziennie przychodzą SMS-y, msza w intencji Antka. Spotykamy się na modlitwie. Dorota, zawsze taka powściągliwa, nie waha się prosić obcych ludzi. Wysiada z taksówki i gdy już zapłaci, mówi do kierowcy: mój synek umiera w szpitalu na raka, czy może pan się za niego pomodlić? Wychodząc ze sklepu, prosi o to samo ekspedientki. Na początku trochę się krępowałam, ale potem sobie pomyślałam, że przecież taka prośba nikogo nie obraża, nawet niewierzącego. A może pomóc Antkowi? Może też sprawić, że pomodli się na przykład ktoś, kto tego dawno nie robił i przez to cierpienie mojego syna zwróci się do Boga, tłumaczy. Wkrótce za Antka modlą się ludzie, którzy nie znają ani jego, ani jego rodziców. To są wagony modlitw, transporty modlitw. Pan Bóg nie może tego zignorować, denerwuje się ciocia Antka. Musi ich wysłuchać. Dorota tylko kiwa głową. Nie protestuje, nie ma w niej buntu. Zaczyna rozumieć, że wszystko jest zapisane gdzieś poza nią. Nie można tego mylić z utratą nadziei, bo ona trwała do końca. W hospicjum, w ostatnich godzinach, nawet wtedy, gdy moje dziecko wydało właśnie ostatnie tchnienie, mówi. Ale w pewnym momencie pojawiła się świadomość, że może Pan Bóg wystawił nas na taką próbę, że musimy doprowadzić Antka do końca jego ziemskiego życia. Rycerz Antek czuje się raz lepiej, raz gorzej. Gdy ma siły, biega po całym oddziale jak żywa iskierka, strzela z łuku. Gdy czuje się gorzej, leży, ogląda czarne chmury albo ogniem i mieczem. Prosi dorosłych, by mu czytali. Dojrzewa bardzo szybko. Zadaje pytania o umieranie, o życie wieczne, o cierpienie. Dorota i Sebastian wiedzą, że odpowiedź musi być perfekcyjna, prawdziwa i zrozumiała dla sześciolatka. Nie ma miejsca na kuchy, nie może być powtórki. Pyta, a jak jest w niebie? Pamiętasz ostatnią opowieść z Narni, gdy wszyscy przeszli na drugą stronę, do nowej Narni? I tam każdy potrafił, co tylko chciał, jeździć na rowerze, mówić w obcych językach. Tak samo jest w niebie. Dlaczego ja muszę być w szpitalu? Dlaczego choruję? Pytał Antek. A mama niezmiennie odpowiadała. A gdyby Pan Jezus spojrzał na ciebie i spytał, czy pomożesz mu nieść jego krzyż, to co byś powiedział? Lekarze podają Antkowi super nowoczesny specyfik. Zero efektu. Może pomoże przeszczep szpiku, mówią. Sebastian i Dorota wiozą synka do Wrocławia. W tamtejszej klinice udaje się pobrać od Antka komórki macierzyste. Niestety chłopiec zapada na półpasiec. 3 tygodnie w kolejnym szpitalu. Dorota czuwa przy nim non-stop, choć boi się też o zdrowie kolejnego, jeszcze nienarodzonego dziecka. Jest w pierwszym trymestrze ciąży. Gdy Antek wychodzi, o przeszczepie nie ma już mowy. Nowotwór robi dramatyczne postępy. Żeby je ocenić, lekarzom wystarczy centymetr krawiecki. Mierzą nim obwód brzuszka. Mamo, tato, ja się nie boję umierać. Ja się tylko boję, że będziecie płakali, mówi chłopiec. Profesor zapowiada rodzicom, że wkrótce nastąpi koniec. Gdy rak spowoduje niedrożność jelit, chłopcu już nie będzie można pomóc. Do szpitala rodzice przywożą Marysię, Różę i Tadzia, by rodzeństwo mogło się pożegnać. Antek jest szczęśliwy, ożywia się. Dorota i Sebastian z niepokojem obserwują syna. Profesor powiedział, zielone wymioty. Gdy wystąpią, zostanie już tylko kilka godzin. Antek wymiotuje. Raz. I nagle choroba zaczyna się cofać. Wagony modlitw, transporty modlitw, przypomina sobie Dorota. Okazuje się, że w ostatniej chemii, podanej już właściwie dla świętego spokoju, był składnik, którego dotychczas nie stosowano. Zadziałał. Po skończeniu pierwszej serii nowotwór jest już dużo mniejszy.
Antek wychodzi na przepustkę. Chodzi nawet na spacer. Wspina się na swoje ulubione drzewo. Potem druga tura i kolejna. Ale radość była przedwczesna, mówią lekarze. Nowotwór znów się powiększy. Mówili, ten chłopiec umrze tak czy siak. Możemy zastosować jeszcze jedną chemioterapię, tak silną, że żadne dziecko jej jeszcze nie przeżyło. Jeśli to zrobimy, to umrze w karetce albo na OIOM-ie. Jeśli zabiorą go państwo do domu, to w spokoju i w otoczeniu najbliższych umrze, tłumaczą lekarze. Dorota i Sebastian biją się z myślami. W końcu ojciec mówi, ty zdecyduj, ty go urodziłaś. Matka nie chce, by Antek umierał samotnie, zalany łzami. Zdecydowałam, że go zabierzemy. Obiecaliśmy sobie, że nigdy nie będziemy roztrząsać, czy to była dobra, czy zła decyzja. Antek szaleje z radości. Ma jeszcze dużo siły. Wychodzę do domu i już nie wrócę do szpitala. Chwali się, żegnając z siostrami, przybijając piątki doktorom. Po przyjeździe kolejna wielka radość. Jejku, jakie fajne łóżko na pilota. To naprawdę dla mnie na zawsze, cieszy się rycerz Antek. Potem długo wraz z siostrą Marysią galopują po łóżku jak na koniu. Łóżko rzeczywiście jest specjalne. Przywieźli właśnie je z hospicjum, wypożyczone na umieranie. Tak, skarbie, dla ciebie. Dorota i Sebastian z trudem hamują łzy. Przywieźliśmy je na zawsze. Energii starcza Antkowi jeszcze na jeden dzień. Potem już leży. Tata przestał chodzić do pracy. Mimo to w domu życie toczy się normalnie. Tak postanowili. W kuchni bulgocze pomidorówka. Marysia odrabia lekcje. Tadzio wspina się na krzesło. Antek modli się. Codziennie przyjmuje komunię. Ostatnie namaszczenie. Ściska krzyżyk. Wciąż ofiarowuje swoje cierpienia Panu Jezusowi. Rodzice przynoszą materace do jego pokoju. Antek lubi leżeć między nimi. Mówią mu, jak bardzo go kochają. Antek prosi, by przynieść mu Tadzia, wyczekiwanego od dawna braciszka. Woła też Różę, siostrę, z którą nieraz się sprzeczał. Róża, ty jesteś taka piękna, taka dobra. Ja ciebie tak bardzo kocham. Pamiętaj, mówi. Szepce z Marysią, z którą mają swoje tajemnice. Płacze tata. Synku, umarłbym za ciebie, gdybym mógł. Chłopiec uśmiecha się z coraz większym wysiłkiem. Ale to ja, tato, umrę za ciebie. Nowotwór szaleje w organizmie chłopca. Z dnia na dzień, z godziny na godzinę tworzą się nowe przerzuty. Antek coraz rzadziej otwiera oczy. Dorota zaczyna się modlić, by Bóg skrócił jego cierpienia. Jest kwietniowy poranek, 7 rano. Tata kładzie się na chwilę, mama wychodzi, by obudzić Marysię. Z wnukiem zostaje babcia Teresa i to właśnie ona jest świadkiem jego ostatnich chwil. Pochowali go 5 dni później. Przyszły tłumy, ale to była spokojna uroczystość, wręcz pogodna, wspomina mama. Antek odszedł, ale przyjaciele i znajomi wciąż się modlą. Mnóstwo osób przyszło na mszę świętą dziękczynną. Za jego piękną duszę, za życie Antka, za lekcje, jakiej nam udzielił, mówili. Nauczył nas, jak znosić cierpienie, co znaczy wiara, jak kochać Boga i ludzi. Taka historia smutna, ale też myślę, pogodna, myślę też, że bardzo ważna, mądra. Lekcja dla każdego z nas. Co to jest cierpienie, jak je znosić? I popatrzcie, nauczycielem jest 5-letnie dziecko, chłopiec, którego nikt nie uczył, jak ma przeżywać cierpienie, jak ma znosić swoją chorobę, której w ogóle nie rozumiał, której nie był w stanie nawet przewidzieć. Co mu wystarczyło? Wystarczyło jedno zdanie mamy, która przyniosła mu krzyżyk i powiedziała, gdyby Pan Jezus spojrzał na ciebie z krzyża i powiedział, czy pomożesz mi dźwigać mój krzyż, to co byś zrobił? Mama dobrze znała dobre, szlachetne serce swojego syna.
I synek, który był zakochany w Bogu, powiedział: tak, pomogę, wezmę ten krzyż, pomogę Jezusowi, jestem przecież małym rycerzem. Pamiętajcie, bo to jest właśnie istota tego wszystkiego, o czym dzisiaj mówimy, że każde cierpienie, jakie nas spotyka, czy fizyczne, czy cierpienie związane z chorobą, czy jakieś psychiczne, wszystko, co jest dla nas trudne, jest właśnie takim spojrzeniem Pana Jezusa z krzyża skierowanym na nas i równocześnie zapytaniem: czy pomożesz mi dźwigać mój krzyż? A po co Pan Jezus dźwigał krzyż? Po to, żeby nas zbawić. Po to, żebyśmy mogli kiedyś pójść do nieba. Po to przede wszystkim, żeby ludzie się nawracali, bo wielu ludzi żyje w grzechach. I poszłoby na wieczne potępienie, do piekła, gdyby nie to, że Pan Jezus dźwiga krzyż, że Pan Jezus za nich cierpi. I że w intencji tych ludzi tak wielu na świecie ofiarowuje swoje własne cierpienie, swoje własne modlitwy. Gdyby tych ludzi nie było, którzy jak kiedyś Pan Jezus przyjmują to cierpienie i ofiarowują Panu Jezusowi, to wielu ludzi byłoby potępionych, nie mogłoby być zbawionych. Pod koniec tej historii tata mówi do synka: synku, umarłbym za ciebie, gdybym mógł. A synek mu odpowiedział: tato, ale ja umrę za ciebie. No właśnie. Cierpienie przyjęte jest jakby takim umieraniem. W czyjejś intencji, za kogoś. Dobrze jest powiedzieć Panu Jezusowi: Panie Jezu, ten dzień dzisiejszego krzyża, cierpienia, przyjmuję w jakiejś intencji. Może właśnie za mamę, za tatę, za brata, siostrę, kolegę, koleżankę, sąsiada, a może nawet za kogoś, kogo w ogóle nie znam. A kto dzięki mojemu cierpieniu zmieni się, nawróci, zmieni swoje postępowanie, może zacznie się modlić, może zacznie inaczej myśleć o Panu Bogu, bo na razie w Niego nie wierzy, nie ufa, nie kocha Boga. Dzieją się cuda, kiedy ktoś cierpi. Wspominałem wam na samym początku, że no też miałem takie doświadczenie przyglądania się, jak moja mama chorowała i też właściwie to działo się, jak byłem dzieckiem. Też miałem 5-6 lat, jak ten mały Antek, jak zobaczyłem, że mama po raz pierwszy usiadła na wózku inwalidzkim. I trochę jak ten chłopiec, który cieszył się na to łóżko, a przecież to było łóżko z hospicjum na umieranie, że o taka fajna zabawka, to ja z moim bratem, bliźniakiem, to cieszyliśmy się, że o nowa zabawka w domu. Taki wózek, jeszcze taki elektryczny, jeździć go można było na akumulatorku. Wtedy takich w Polsce nie było. No popsuliśmy go bardzo szybko mamie, niestety. Ale bawiliśmy się tym wózkiem, no, do przodu, do tyłu. Oczywiście tata nas za to gonił później strasznie. No ale mówiliśmy, że taka fajna zabawka. I cieszyliśmy się, kiedy mama spała, czy leżała na łóżku, bośmy wtedy się z bratem wozili na tym wózku po całym mieszkaniu. No traktowaliśmy to jak zabawka. Wiadomo, że to nie była zabawka. Ale to był taki krzyż naszej mamy. Właśnie ona była na tym krzyżu. Właśnie i to łóżko, i ten wózek. To był krzyż naszej mamy. I mama, będąc na tym krzyżu przez długie kolejne lata, ona wyprosiła u Pana Boga to, że jej dzieci, czyli też ja i mój brat i kolejni bracia, no byliśmy blisko Pana Boga, że się nie pogubiliśmy, że nigdy od Boga nie odeszliśmy, że trzech z jej dzieci to księża, zostali kapłanami. Ja, mój brat bliźniak też jest księdzem, jeszcze najstarszy brat. To wszystko wysłużyła swoim cierpieniem i to, że dwóch pozostałych ma dobre żony, że mają dzieci. Ona o tym nawet nie wiedziała. Ile zasług Pan Bóg daje jej właśnie przez to, że przyjmuje to cierpienie, że oddaje Panu Jezusowi. Co to znaczy, że oddaje Panu Jezusowi? Że po prostu się modli. Tu nie trzeba niczego wielkiego. Po prostu modlić się, modlić. Choćby odmówić dziesiątkę różańca. Panie Jezu, ja Tobie oddaję teraz tą modlitwę, żebyś Ty przyjął to moje cierpienie w jakiejś ważnej intencji. Ja nawet nie muszę mówić w jakiej. Ty wiesz, Panie Jezu. I On to wykorzysta. To kiedyś zaprocentuje, zaowocuje. Potrzeba tylko, żeby to nasze serce złączyło się z sercem Pana Jezusa na krzyżu. Można nawet powiedzieć: Panie Jezu, ten dzisiejszy trudny dzień, to moje cierpienie, ja ofiarowuję Tobie, łączę z Twoimi cierpieniami na krzyżu. I niech to wyda wielkie owoce. Ty wiesz jakie.
i zobaczycie, kiedyś w niebie zobaczycie, ile wy służyliście u Pana Jezusa tą modlitwą złączoną z ofiarą cierpienia. Najwięcej można uprosić Pana Jezusa, kiedy człowiek modli się i swoje cierpienie oddaje Panu Jezusowi. My tego tutaj na ziemi jeszcze do końca nie będziemy mogli zobaczyć, jak wiele Pan Jezus wtedy nam daje. Ale w niebie nam to pokaże. I na pewno, kiedy moja mama już była w niebie, to Pan Jezus jej to pokazał wszystko. Popatrz, ile wysłużyłaś. Ile wysłużyłaś tym swoim cierpieniem. I co jest bardzo ważne dla nas, jako dla katolików, dla chrześcijan, żeby cierpienie przeżywać z Panem Jezusem. Pamiętajcie, że jeżeli człowiek przeżywa cierpienie, trudne chwile z Panem Jezusem, to wtedy to ma wielką wartość. I to w ogóle jest bardzo korzystne, kiedy człowiek przeżywa to cierpienie z Panem Jezusem, bo nie dość, że jego dusza wtedy doznaje pewnej ulgi, to także po części jego ciało. Dlaczego to mówię? Ponieważ często odwiedzam chorych jako kapłan z Komunią Świętą i widzę, że są takie osoby, które bardzo, bardzo cierpią. Cierpią naprawdę na bardzo poważne choroby, ale przez to, że przyjmują Komunię Świętą, że się modlą, to na przykład w ogóle prawie, że w ogóle się nie skarżą. Mówią, kiedy ich pytam, jak się Pani dzisiaj czuje, mówi, dobrze, a ja wiem, że ona bardzo cierpi. Ale też ona mówi to szczerze, bo Pan Jezus niejako łagodzi jej cierpienia. I to jest coś bardzo ważnego. A kiedy spotykam się z kimś, kto się nie modli, nie przyjmuje Pana Jezusa, to wtedy choćby nawet cierpiał o wiele mniej niż taka właśnie osoba, o której mówiłem wcześniej, to będzie straszliwie narzekać, będzie przeklinać siebie, swoje życie. I ona też to mówi szczerze, że ona bardzo cierpi, ale cierpi podwójnie dlatego, bo pozbawiła się tej pomocy, którą daje nam Pan Jezus. I pamiętajcie, diabeł bardzo atakuje ludzi cierpiących. Atakuje ludzi cierpiących, bo chce zrobić wszystko, żeby ich odłączyć od Pana Jezusa. Bo diabeł doskonale wie, że po pierwsze, człowiek, który cierpi, jeżeli oddaje te cierpienia Panu Jezusowi, to gromadzi sobie skarby w niebie. I diabeł chce wydrzeć te wszystkie skarby człowiekowi. I druga rzecz, diabeł nie chce, żeby człowiek doznawał ulgi na ziemi, kiedy cierpi. Doznaje takiej ulgi, kiedy cierpi z Panem Jezusem. Diabeł o tym wie, dlatego chce człowieka od Pana Jezusa odłączyć, oddalić, bo jemu zależy na tym, żeby człowiek cierpiał jeszcze więcej, jeszcze więcej. To jest jak taki sadysta, który znęca się nad duszą. I trzeba bardzo uważać, kiedy przychodzi taki moment buntu, bo za nim zawsze kryje się pokusa złego ducha, szatana. I trzeba mu wtedy powiedzieć, idź precz szatanie w imię Jezusa Chrystusa. Należy do Pana Jezusa i chcę przeżywać nawet to, co trudne, to cierpienie z Panem Jezusem. Ty mnie nie odłączysz od Pana Jezusa. A diabeł, cwaniak, to wtedy będzie mówił, no widzisz, że jakby Pan Jezus cię kochał, to byś nie cierpiał. Gdyby Pan Jezus się tobą interesował, to już byłbyś zdrowy. Na pewno twoje życie potoczyłoby się inaczej. To jest właśnie taki sprytny manipulator, który wykorzysta wszystkie trudne chwile naszego życia, żeby nas zbuntować przeciwko Bogu, żebyśmy zrobili ten sam błąd, który on popełnił, bo on zbuntował się przeciwko Panu Bogu. Tylko wtedy możemy sobie pomyśleć o tym, czy Pan Jezus zbuntował się na to, że przyszło na Niego takie wielkie cierpienie? Nie. On powiedział, bądź wola Twoja, Ojcze, bądź wola Twoja, Ojcze. Jeżeli Ty tego chcesz, to ja tego też chcę. My jako ludzie nie pojmiemy tu na ziemi, dlaczego nas spotykają różne trudności, krzyże. My tego nie pojmiemy. Ale zrozumiemy to po drugiej stronie. Tutaj trzeba modlić o taką pokorę. Pokorę, żeby umieć zrozumieć to, czego mój ludzki rozum nie jest w stanie pojąć. Po prostu umieć to przyjąć. Umieć to przyjąć. Może Pan Jezus da komuś za życia zrozumieć i pojąć, dlaczego nas takie, a nie inne trudy spotykają. Znacie siostrę Faustynę Kowalską, na pewno o niej słyszeliście. I kiedyś ona napisała takie bardzo ważne zdanie, ono jest zapisane w dzienniczku. Mianowicie ona pojęła, jaką wielką wartością, ona mówi nawet darem dla człowieka jest cierpienie. I nawet napisała coś takiego, że gdyby aniołowie potrafili zazdrościć, oczywiście nie potrafią zazdrościć, bo są duchami doskonałymi, to zazdrościłyby nam dwóch rzeczy. Możliwości przyjmowania Komunii Świętej i właśnie cierpienia.
ponieważ przez cierpienie można wysłużyć najwięcej u Boga. A więc to ma taką wielką wartość. Aniołowie to pojmują. No my jako ludzie oczywiście daleko nam do takiego umysłu i przenikliwości, jaką mają aniołowie. Ale możemy się modlić o to, żeby Pan Jezus dał nam taki dar zrozumienia. Nie, że my to musimy doskonale pojąć, ale przynajmniej zaakceptować tych wszystkich trudnych chwil naszego życia, żebyśmy właśnie choćby wtedy potrafili sobie pomyśleć o tych skarbach w niebie. To jest wtedy coś niesamowitego. Pamiętajmy też, że mówi się, że tutaj życie na ziemi ogólnie jest ciężkie, że tutaj właśnie zawsze będą choroby, cierpienia i jest to prawda. Ale pamiętajmy też, że tam, gdzie jest Jezus, tam jest niebo. Tam, gdzie jest Jezus, tam jest niebo. Jeżeli Ty zapraszasz Pana Jezusa, jeżeli Ty potrafisz w tym cierpieniu wyobrazić sobie, że On koło mnie jest, On mnie trzyma za rękę, On mnie wspiera, pocieszy, jest w moim sercu, bo przecież przyjąłem Komunię Świętą, to wtedy jest cząstka nieba we mnie, przy mnie. A więc naprawdę fizycznie i psychicznie człowiek czuje się o wiele lepiej. O wiele łatwiej jest mu przyjąć ten trud cierpienia. Więc oby każdemu z nas zależało na tej obecności Pana Jezusa. A więc trzeba się modlić, myśleć o Panu Jezusie, wyobrażać sobie w tych trudnych chwilach Jego obecność. Co robił ten Antek? Trzymał krzyż, patrzył na ten krzyż. Dobrze jest mieć przy sobie właśnie taki czy krzyż, czy obrazek. Często właśnie jak odwiedzam chorych z Komunią Świętą, to widzę, że mają przy sobie jakieś takie piękne, święte obrazki, jakieś ulubione. Jeden ma na przykład Jezusa Miłosiernego, drugi ma oblicze Pana Jezusa z Manopello, trzeci ma jeszcze jakiś inny obrazek z Panem Jezusem. Bardzo często są to obrazki, które otrzymali od kapłanów, którzy ich odwiedzają z Komunią Świętą. Ale właśnie spoglądając na nie, wiedzą, że nie są sami, że jest przy nich Pan Jezus. I to jest dla nas coś niesamowicie ważnego. Myślę też, że my niestety często sami zadajemy sobie niepotrzebnie cierpienie, już jakby mało było tego fizycznego. I wiecie, kiedy człowiek zadaje sobie szczególnie ciężkie cierpienie? Wtedy, kiedy nie potrafi pogodzić się z historią swojego życia. Kiedy buntuje się na to, że jego życie wygląda tak, a nie inaczej. I dobrze jest pogodzić się ze swoim własnym życiem. Że urodziłem się w takiej, a nie innej rodzinie. Że urodziłem się z taką czy inną chorobą, niepełnosprawnością. Pogodzić się z tym, że wyglądam tak, a nie inaczej. Umieć się z tym pogodzić, a nawet pokochać to w sobie. Pokochać to w sobie, czym może na co dzień gardzisz. Dlaczego pokochać? Ponieważ Pan Jezus to w tobie najbardziej kocha, co jest twoją niepełnosprawnością, co jest twoim cierpieniem, co jest twoim największym trudem. Pan Jezus to w tobie najbardziej kocha, bo to jest właśnie ta cząstka krzyża. Pan Jezus najbardziej ukochał krzyż. Nie miał większej miłości niż właśnie krzyż. To nam trudno zrozumieć, ale właśnie tak było, bo On wiedział, że tym krzyżem, tym narzędziem On otworzy ludziom niebo, że to będzie klucz do nieba. Tym najwięcej wysłuży dla ludzi. On to najbardziej pokochał i On to w nas także najbardziej kocha. To, z czym się nie zgadzasz, czym się buntujesz. I dlatego zapraszam was do tego, żebyście się starali pokochać to w sobie. Pan Jezus, kiedy my to pokochamy w sobie, to wtedy też weźmie to od nas i przemieni, i uświęci właśnie tą cząstkę tego krzyża. Jeżeli tylko to pokochamy, to jest właśnie bardzo ważne. Myślę też, że dobrze jest też oddać Panu Jezusowi to, co nas poniża w naszych własnych oczach albo w oczach innych ludzi. Dobrze wiecie, co to jest. Każdy z was ma w sobie coś takiego, nosi i dobrze czuje, co jest dla niego takie poniżające. To właśnie oddawaj Panu Jezusowi. Oddawaj Panu Jezusowi wszystko to, co sprawia ci ból. Pamiętajmy, że choćby ludzie nami pogardzali, choćby ludzie nas odrzucali, krzywili się na nasz widok, to Pan Jezus nigdy nie krzywi się na nasz widok, nigdy nami nie pogardza. On nas kocha takimi, jacy jesteśmy. On zawsze patrzy na nas z miłością, wielką miłością. Przypominajmy sobie o tym zawsze, kiedy spotkamy się z jakimś pogardliwym spojrzeniem czy potraktowaniem ze strony drugiego człowieka. Pan Jezus nami nie pogardza. On nas bardzo kocha. To jest bardzo ważne, jeżeli chcemy umieć przyjąć chwilę krzyża w naszym życiu. Czasami jest tak, że Pan Jezus pyta nas,
Dlaczego nie chcesz pogodzić się z tym, kim jesteś? Dlaczego nie chcesz mi tego oddać z radością w historii swojego życia? Przecież ja Ciebie kocham. Zaufaj mi. Zaufaj mi, że wybrałem dla Ciebie optymalne życie. Kiedyś po drugiej stronie podziękujesz mi za to. Podziękujesz mi, bo zobaczysz, jaką dałem Ci szansę, żebyś odłożył skarby w niebie. I wtedy naprawdę będziemy mogli Panu podziękować. Pamiętam historię pewnej kobiety, która miała trudne życie, ciężkie życie i miała wypadek samochodowy i w wyniku tego wypadku samochodowego doświadczyła coś, co się nazywa śmiercią kliniczną i spotkała się z Panem Jezusem jakby w niebie i wtedy zobaczyła właśnie te skarby, które sobie zgromadziła przez te trudy i powiedziała: Panie Jezu, pozwól mi jeszcze wrócić na ziemię i cierpieć nawet 100 razy bardziej niż do tej pory, bo widzę, ile to procentuje w niebie, ile skarbów sobie odłożyłam tym właśnie cierpieniem. Pozwól mi jeszcze wrócić. Pan Jezus odpowiedział jej wtedy w tym doświadczeniu tej śmierci klinicznej, że tak, jeszcze wrócisz na ziemię, jeszcze trochę musisz pocierpieć, ale teraz już widzisz, że to wszystko ma sens, a więc nie buntuj się. Dziękuj, dziękuj, dziękuj. I kiedy ona rzeczywiście, będąc na ziemi, obudziła się w szpitalu ku wielkiemu zaskoczeniu lekarzy, bo byli przekonani, że ona już umarła, to czym ona budziła ogromne zdumienie i lekarzy, i wszystkich znajomych, szczególnie rodzinę, to jak ona pogodnie przyjmowała to cierpienie, bo niestety skutkiem tego wypadku było to, że też już nie mogła chodzić, że resztę życia będzie musiała spędzić na wózku inwalidzkim, ale ona mówiła, że ona dziękuje Panu Jezusowi za to. Ludzie tego po prostu nie rozumieli. Ludzie nie rozumieli. Dlaczego ona dziękuje? Przecież wypadek, taka tragedia. Ona mówiła: ja dziękuję Panu Jezusowi, bo On mi pokazał, jaką to ma wielką wartość, to cierpienie, które ona teraz przyjmuje. I wyobraźcie sobie, wielu się zaczęło nawracać. Taki Pan Jezus dał jej prezent, który mogła zobaczyć, że ci, którzy do niej przychodzili, z nią zaczęli rozmawiać, nawracali się. Nawracali się i kapłani, którzy przychodzili do niej z Komunią Świętą. Nawracali się bliscy z rodziny, sąsiedzi. Wiele osób, które do niej przychodziło, spotykało się z nią, po prostu zaczęło się nawracać. To, myślę, też był owoc jej cierpienia. Pamiętajmy też, że tam, gdzie jest cierpienie, tam lubi się przyplątać to, co jest złe i niepotrzebne. To mogą być różne rzeczy, jakieś złe przyzwyczajenia, czasami nałogi, grzechy. Także osoby chore, cierpiące muszą zmagać się ze słabościami własnego ciała, z różnymi pokusami. I to są różne rzeczy. Większość z nich nazywamy grzechami. I Pan Jezus także chce uwolnić nas z tego i chce, żebyśmy w tym doświadczeniu cierpienia dostrzegli, że to jest większe zagrożenie dla naszego ciała i duszy. Właśnie te grzechy, te słabości, na które dajemy przyzwolenie, niż to nasze cierpienie. Że to jest dla nas większe zagrożenie niż choroba. Na to musimy zwrócić uwagę. Na to musi zwracać uwagę każdy cierpiący. Pamiętam, kiedyś chodziłem z Komunią Świętą do pewnego stosunkowo młodego chłopaka, miał 20 parę lat. I on niestety miał problem z pewnym grzechem, dokładnie z czystością. I gdzieś tam właśnie w pewnym momencie zrozumiał, pojął, że to jest dla niego większe zagrożenie, właśnie to, że on pozwolił na jakimś etapie na te grzechy, niż jego własna choroba, która niestety odbierała mu coraz bardziej władzę w jego ciele, w jego organizmie. Pan Jezus mu to pokazał, że widzisz, ty się skupiłeś na swoim cierpieniu, na swojej chorobie, a tymczasem o wiele większym niebezpieczeństwem jest właśnie grzech, na który dałeś przyzwolenie. No na szczęście opamiętał się, zaczął z tym grzechem walczyć i został z tego grzechu uzdrowiony. Ale Pan Jezus mu pokazał, widzisz, tu cierpienie na ziemi, ono jest poważne. Ale jeżeli człowiek wchodzi w grzech, nie walczy z tym grzechem, to szykuje sobie nieskończenie większe cierpienie po śmierci. I też trzeba o tym myśleć. Że to, co tu na ziemi, to jest nic w stosunku do cierpienia, jakie doświadczają dusze potępionych w piekle. I diabeł robi wszystko, żebyśmy cierpiąc przymykali oko na grzechy, na nasze grzechy, różne słabości, które mogą stać się nałogami, poważnymi problemami,
i mogą spowodować, no co, że nasza dusza zostanie potępiona na wieki. Więc na to przyzwolenia być nigdy nie może. Trzeba z tym walczyć. A więc pamiętajmy o tym, żeby zawsze oddawać Panu Jezusowi to, co jest naszą słabością. Zawsze robimy to w sakramencie pokut, w sakramencie spowiedzi. Wiem, że tutaj będzie taka okazja do spowiedzi, więc oby to był taki czas oddania Panu Jezusowi tych słabości i modlitwy, żeby nas z tego Pan Jezus uzdrowił. Co jest jeszcze także ważne, kiedy przeżywamy cierpienie? Że kiedy przeżywamy cierpienie, to też, żebyśmy nie koncentrowali się na tym, że ja cierpię. Żebyśmy umieli dostrzec, że inni też cierpią. Że obok mnie jest człowiek, który cierpi. To jest bardzo ważne. Umieć dostrzec cierpienie innych ludzi. I umieć pomimo własnego cierpienia pocieszyć tych innych ludzi. Są tacy ludzie. Są tacy ludzie, bardzo cierpią, ale nie koncentrują się na własnym cierpieniu, ale potrafią dostrzec innych cierpiących ludzi. Kiedy byłem diakonem w jednej z parafii w Poznaniu, to zrobiło na mnie olbrzymie wrażenie pewna kobieta, już starsza, bardzo schorowana, bo pomimo tego, że sama była schorowana, bardzo chorowała na nogi i dosłownie każdy krok, szczególnie wchodzenie po schodach, zadawały jej wielki ból, cierpienie, to na codziennie odwiedzała dwie chore panie, które też były niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich, i ona im robiła zakupy, gotowała im, sprzątała, myła okna. No, robiła co mogła, żeby im po prostu pomagać. A sama bardzo, bardzo cierpiała. A kiedy ją odwiedziłem w domu po kolędzie, to byłem w szoku, w jakich warunkach ona mieszkała. Tam dosłownie na ścianach był szrom, tam było tak zimno, tam w ogóle był jakiś problem z ogrzewaniem. Ja mówię do tej pani, jak pani może tak żyć, mieszkać? I ona mówi, wie ksiądz, mi to nie przeszkadza, ja sobie jakoś radzę. Ja nawet nie mam czasu zadbać za bardzo o siebie, o to swoje mieszkanie. Mi tam nie zależy, żeby tam się ogrzać. Ja chcę pomóc tym, którzy sami nie są w stanie sobie pomóc. I ona pomimo tych swoich trudności potrafiła jeszcze służyć innym. Zawsze starajmy się zastanowić, czy ja, będąc chory, cierpiąc, mogę komuś pomóc, kto też cierpi. Dobrym słowem, rozmową, jakimś pocieszeniem. Na różne sposoby można pomagać. To jest bardzo ważne. Bo kiedy widzimy, że drugi człowiek cierpi, to widzimy cierpiącego w nim Chrystusa. A kto kocha Jezusa, chce Go zawsze pocieszyć. Chce Mu zawsze nieść dobre słowo. A więc prośmy Pana Jezusa także o taką łaskę, abyśmy potrafili pocieszać Jezusa cierpiącego w drugim człowieku. Czego Pan Jezus także pragnie od ludzi, którzy cierpią? Żebyśmy wtedy, doświadczając tego cierpienia, myśleli o Nim, o Jego cierpieniu na krzyżu, o Jego cierpieniu w Ogrodzie Oliwnym, myśleli o Jezusie. To cierpienie, które dopuszcza na nas Pan Jezus, jest okazją, abyśmy się mogli spotkać z tajemnicą cierpienia na krzyżu. To jest największa tajemnica, jaką doświadczał Pan Jezus. I zarazem to jest największa tajemnica, jaką może człowiek tutaj na ziemi zgłębiać. Właśnie o tym pisali święci, na przykład wspomniana przeze mnie wcześniej siostra Faustyna Kowalska, że przez to cierpienie, które ona sama doświadczała i od współsióstr, i cierpienie, które przyszło z chorobą, z którą się zmagała pod koniec życia. Ona mówi, że ono mnie zbliżyło do tajemnicy cierpiącego Jezusa i jestem za to Jezusowi wdzięczna. Więc kiedy cierpimy, myślmy o cierpieniu Pana Jezusa na krzyżu. Dobrze jest wtedy przejść przez tą drogę krzyżową z Panem Jezusem, oddawać Mu te wszystkie tajemnice. On cierpiał wtedy nieskończenie więcej. Pan Jezus też, i to tak jakoś wczoraj mi Pan Jezus trzy razy tę myśl podsuwał, i mimo że zastanawiałem się, czy wam to powiedzieć, ale trzy razy ta myśl do mnie wróciła bardzo konkretnie, więc Pan Jezus chce, żebym wam to powiedział. To Pan Jezus chce, żeby wam powiedzieć, że kiedy cierpimy, kiedy chorujemy, to żebyśmy się nie koncentrowali za bardzo na lekarstwach, na różnego rodzaju terapiach, czy o zabiegach, że to są często niepotrzebne myśli. Pan Jezus oczywiście nie chce, żebyśmy z tego zrezygnowali. Nie, oczywiście, trzeba przyjąć, ale tylko to, co niezbędne, bo człowiek może się wkręcić, że tu jest jakaś terapia, a tu jest jakaś nowa terapia, a tu jest lepsza terapia. I zamiast gdzieś wejść właśnie w tą
tajemnicę Jezusa i bardziej zaprosić Go do siebie, to diabeł mu podsuwa w sumie dobre myśli, jak się wyleczyć, ale staje się to taką pokusą, coś, co powoduje, że my nie jesteśmy w stanie skupić się na Panu Jezusie, bo tu nowe lekarstwo, tutaj jak je zdobyć, jak je kupić, jak zdobyć fundusze. Właśnie też mam taką jedną cierpiącą, chorą znajomą, która jest osobą bardzo wierzącą, bardzo kocha Pana Jezusa, ale też widzę, jak te myśli o tych różnych terapiach i o sposobach zdobycia środków na tę terapię odłączają ją od Pana Jezusa. Kiedy człowiek zaczyna myśleć o pieniądzach, to wtedy bardzo szybko oddala się od Pana Boga. I zauważyłem, że ona niestety zaczęła się oddalać od Pana Jezusa. No, oczywiście nie za bardzo, bo bardzo kocha Pana Jezusa, ale jednak, bo wciąż myślała, jak mogę zdobyć pieniądze na kolejne lekarstwo, na kolejne terapie. I Pan Jezus mówi, że ostrożnie, ostrożnie, ja się zatroszczę o to, co niezbędne. Ale przede wszystkim zależy mi na tym, żebyś Ty chciał być przy mnie, żebyś nie przestawał o mnie myśleć, żebyś nie przestawał o mnie myśleć. Więc Pan Jezus chce, żeby nasze dusze i nasze serce i nasze myśli były wolnymi. A co dzisiaj tak bardzo zniewala ludzi? No właśnie, myśl o pieniądzach, myśl o swoim zdrowiu. Dziś wielu ludzi o tym myśli. I popatrzcie, nawet są w stanie zrezygnować z Pana Jezusa, z komunii. Taki bardzo wielki problem, wręcz tragedia w mojej opinii, kiedy ostatnie 2 lata pojawiła się właśnie ta choroba, o której tyle było mówione w mediach, to kapłani zawsze wcześniej chodzili do chorych z komunią świętą i to nagle jeden zadzwonił, proszę księdza, proszę nie przychodzić, bo słyszałem, że można się zarazić komunią świętą, można się zarazić od księdza, który przecież też zna swoje zdrowie. Że lekarze nie wpuszczali księży na oddziały, bo mówili, że no bo ksiądz przyniesie jakąś chorobę, zarazki, będzie roznosił, nie wiadomo co. I wielu ludzi umierało bez Pana Jezusa, bez Komunii Świętej. Co się dzieje, kiedy człowiek bardziej skupi się właśnie na tym rzekomym zachowaniu zdrowia fizycznego, a przestanie myśleć o zachowaniu zdrowia duszy? Iluż ludzi umarło bez Pana Jezusa, bez Komunii, choć tego bardzo, bardzo pragnęli. Więc tutaj trzeba uważać, żeby nie wpaść w taką pułapkę. Zawsze w każdych okolicznościach domagajcie się Pana Jezusa, domagajcie się Komunii Świętej. Pamiętajcie, że Jezus przynosi ze sobą uzdrowienie, łask. Nigdy sobie nie dajcie tego odebrać, że ktoś wam powie, że nie, ksiądz tutaj nie przyjdzie, nie możesz przyjąć Komunii Świętej, bo ci się stanie jakaś krzywda. Nie zgadzajcie się na to. To jest coś bardzo, bardzo niebezpiecznego, takie myślenie. Co Pan Jezus też chciał, bo to też 3 razy do mnie wróciło i wczoraj, i także dzisiaj, żebyście starali się zwrócić uwagę na te naturalne środki i zabiegi, które podtrzymują siły i zdrowie. To jest sen, to jest pożywienie, to jest odpoczynek i to dotyczy każdego z nas tutaj obecnych. Sen, zdrowie, w żywieniu i odpoczynek. Bo też nieraz jako kapłan, który odwiedza chorych, no niestety spotykałem się z takimi, to dotyczy szczególnie młodych, ale także i starszych. Bardzo cierpi, bo ma jakąś chorobę. A jeszcze dokłada sobie takie cierpienie, że wieczorem zamiast położyć się normalnie spać, a i tak ma problemy z zasypianiem, to jeszcze włączy telewizję, włączy komputer, przesiaduje przed tym długie godziny, zarywa sen, tu telefon czy coś. I mówię do tej pani, do której przychodzę z komunią, a pani dzisiaj wygląda bardzo źle. Ona mówi, a bo tak źle w nocy spałam. A czemu tak źle w nocy spałam? No i tak się nie chce przyznać, nie chce się przyznać i w końcu ktoś tam z rodziny mówi, a bo ona to teraz wciągnęła się w jakieś seriale i ogląda całe godziny. No, no nie, to nie jest dobre. To nie jest dobre. Pan Jezus chce, żebyśmy mimo wszystko zatroszczyli się o tą higienę codzienną, właśnie wystarczająca ilość snu, zwracać uwagę na to, co jemy, czy to nam służy i odpoczynek. To dotyczy i zdrowych, i chorych właśnie. Ten czas, który możemy poświęcić na tą higienę codzienności, odpoczynek, to nie traćmy na to, co zjada nasz czas. Co dalej Pan Jezus od nas chce? Że już o tym poniekąd wspomniałem dzisiaj, kiedy człowiek niepotrzebnie zadaje sobie cierpienie. No właśnie, kiedy za bardzo myśli o sobie, o swoim zdrowiu, o swoim ciele. Pan Jezus chce, żebyśmy się uczyli nad tym panować, nad tymi naszymi myślami. Wie,
że kiedy człowiek choruje, kiedy przychodzi to cierpienie, no to jego ciało się zmienia. Ono nie jest tak atrakcyjne, jakbyśmy tego chcieli. Ale po co o tym myśleć? Pan Jezus prosi, nie myśl za bardzo o swoim ciele, nie myśl za bardzo o swojej ułomności. Pamiętaj, że często to są pokusy pochodzące od złego ducha. Sam zadajesz sobie cierpienie psychiczne, emocjonalne, kiedy za bardzo się nad tym skupiasz. Pan Jezus mówi, myśl nad swoją duszą, myśl, jaka jest piękna. Może ludzie tego nie widzą, ale ja widzę. Myśl o mnie. Nie myśl o swoim ciele, czy jesteś atrakcyjny. Co z tego, że ludzie pomyślą sobie, że jesteś atrakcyjny, czy nie? To jest nieważne. Ciało i tak kiedyś umrze. Ważna jest twoja dusza, czy ona jest piękna, czy ja tam mieszkam. Dusza jest piękna, kiedy mieszka w niej Pan Jezus. I o to się troszczmy. Pamiętajmy, że kiedy myślimy o naszym ciele, to jest okazja dla złego ducha, żeby w to wchodziły jakieś grzechy. Myślenie o ciele też odwraca naszą uwagę od istoty naszego powołania, a jest nią przecież miłość, miłość do Jezusa, miłość do ludzi. Gdyby ta pani, o której wam przed chwilą mówiłem, ona się skupiała i myślała ciągle o swoim ciele, to ona by nie miała siły, żeby wyjść ze swojego tego bardzo lichego mieszkania, niedogrzanego i żeby jeszcze innym służyć. Ona myślała, że przede wszystkim ona ma służyć innym, że ona chce kochać, być dla innych ludzi. Właśnie chce być dla innych tak jak Pan Jezus. Żeby to wszystko w naszym życiu mogło się spełnić, to potrzeba dużo sił. I gdzie zyskujemy te siły? Na rehabilitacjach? No pewnie po części tak, one są też po części ważne. Ale to najważniejszą rehabilitacją dla naszej duszy jest co? Msza Święta. To jest nasza największa modlitwa. Każda msza święta jest taką najważniejszą rehabilitacją dla naszej duszy, bo wtedy przyjmujemy Pana Jezusa do naszego serca, wtedy On jest obecny na ołtarzu, w osobie kapłana, wtedy dokonuje się najwięcej. I proszę was o to, i Pan Jezus was o to prosi, jak tylko możecie, bądźcie na mszy świętej. Najlepiej fizycznie, jak to jest niemożliwe, to choćby duchowo się łączyć, włączyć sobie w internecie czy w radio, ale przeżywać codziennie mszę świętą. Niech to będzie waszym takim stałym zwyczajem. Pan Jezus da wam wiele, wiele łask, jak będziecie się łączyć z Nim przez modlitwę mszy świętej. Wtedy otrzymacie najwięcej siły, żeby przeżywać swoje cierpienie, swoje życie, przeżywać je owocnie w tym powołaniu, jakie przeznaczył wam Pan Bóg. Nie rezygnujcie też z odwiedzin kapłana, jeżeli jest taka możliwość, żeby kapłan was w domu odwiedzał z komunią świętą. Proście o to, domagajcie się tego. Raz na miesiąc każdy kapłan może przyjść i dać komunię świętą choremu, a jak są szafarze, to nawet i częściej. Warto z tego korzystać. Pan Jezus was o to prosi, żebyście otwierali mu swoje serca. A kiedy naprawdę jest trudno, kiedy przyjdzie już taki moment wielkiej słabości, to do kogo mamy się modlić poza Panem Jezusem? Kto nam przychodzi na pomoc? Właśnie Maryja, Matka Boża. Matka Boża pocieszenia, Matka Boża bolesna. Ona chce być przy was. Ona was bardzo kocha. Pamiętajcie o tym, jesteście ukochanymi dziećmi Matki Bożej. Ona was w niebie przytuli, wyściska. Zobaczycie, jak wam podziękuję za ten wasz krzyż, za to, że kochaliście ją. Bądźcie jej wiernymi dziećmi. Wiernymi dziećmi to znaczy odzywajcie się do niej, módlcie się, szczególnie na Rożańcu, bo to jest jej ukochana modlitwa. Niech ona będzie waszą właśnie taką najbliższą przyjaciółką, do której zawsze możecie się odezwać w swoim sercu, w waszych westchnieniach. Ona chce opatrywać wasze ciała, wasze dusze, wszystkie rany i wielkie, wielkie łaski chce wam dać, kiedy tylko o nie poprosicie. I tak na zakończenie ktoś może powie, no ale ja się staram i no nie zawsze to wychodzi. Jest taka piękna postać, nazywa się Alicja Lęczewska, ona już nie żyje, zmarła w 2010 roku, jak dobrze pamiętam. I zostawiła po sobie takie piękne dialogi z Panem Jezusem. Jej objawił się Pan Jezus. I właśnie kiedyś też tak narzekała, że no chciałaby się tak pięknie modlić i zwracać do Pana Jezusa, no ale nie zawsze jest to możliwe. Często ciało, które też przecież cierpi, choruje, uniemożliwia jej to trwanie w bliskości z Panem Jezusem. I Pan Jezus wtedy odpowiedział jej takimi słowami, które zaraz tutaj postaram się znaleźć i przeczytać. I myślę, że każdy z tych słów, które tutaj usłyszycie, będzie także pomocą dla nas.
Co powiedziała Alicja do Pana Jezusa? Nie potrafię się modlić, ani skupiać myśli, ani nawet nie potrafię niczego zrobić sprawnie. Wybacz mi, Panie Jezu. I co jej odpowiedział Pan Jezus? Przecież nieważne jest to, co Ty potrafisz. Sama nic nie potrafisz. Jeśli cokolwiek czynisz, to z mojej łaski to czynisz, w oparciu o moje dary. Jeśli ja tę łaskę ograniczyłem, to widocznie pragnę tylko Twojej wierności w trwaniu przy mnie. A jeśli masz złe samopoczucie, to widocznie potrzeba takiej Twojej ofiary. Tak naprawdę to liczy się tylko wierność trwania w ofiarowaniu siebie. Postaraj się mniej zwracać uwagę na siebie, na swoje samopoczucie, czy fizyczne, czy psychiczne. Przylgnij do mnie duszą ze wszystkich sił, jakie masz, i tak trwaj. Czysta miłość, której Ciebie uczę, wymaga takiego odejścia od siebie. Abym ja mógł Ciebie napełniać swoją mocą, musisz być całkowicie świadoma swojej bezsilności. A więc popatrzcie, co Pan Jezus mówi. Jeśli nawet masz to złe, to za chwilkę będą pytania. Jeśli masz złe samopoczucie, to widocznie potrzeba takiej Twojej ofiary. Jeśli nie możesz się dzisiaj skupić, to widocznie Pan Jezus chce także takiej Twojej ofiary. Jeśli przychodzą rozproszenia na modlitwie, to też być może Pan Jezus chce tej ofiary. Co jest ważne, żebyś był wierny, żebyś nie zrezygnował z tej modlitwy. Żebyś nie zrezygnował z tej mszy świętej, na którą się wybiera. Żeby z tego nie rezygnować. Być wiernym Panu Jezusowi. Zawsze starać. Nieważne, czy Ci to się uda, czy to się nie uda. Czy uznasz, że modlitwa była udana, bo byłeś skupiony, czy nie. Ważne, że próbowałeś, że podejmowałeś. To się liczy w oczach Pana Jezusa. Nie to, czy nam się to udaje, ale to, czy próbujemy. Za to nas Pan Jezus wynagradza. Właśnie. Skończyłem, bo tak miałem skończyć. I teraz jest czas na pytania, albo ewentualnie ktoś coś może powiedzieć. Proszę. Proszę się, bo jak ksiądz przeczytał właśnie te odpowiedź Jezusa do tej kobiety, to normalnie uderzyło to we mnie jak piorun wysokie drzewo. Bo ja z tym przypadkiem to była ta kobieta i miałem się modlić tak samymi ustalonymi formułkami z Rozmarią Oczy Nasz i do Archanioła Michała, Anioła Służa, po prostu trudno mi się modlić, bo przychodzą mi się po prostu różne rozproszenia, rozproszone myśli. Po prostu ja mam chyba bardzo dziwny charakter, bo mam w sumie choleryka i sępienika, a sępienik po prostu dużo gada i ja więcej gadam, a mniej słucham. I trudno mi się skupić na jednej rzeczy. Ja chciałabym po prostu robić wszystko jednocześnie. I jest po prostu czasami nakręcona jak sprężyna. I po prostu bym po prostu wszystko chciała zrobić w jednym czasie, ale się nie da. I ja po prostu chyba jestem żywym protonem energii, bo jakbym mogła, to bym była w 10 osobach jednocześnie. I ja po prostu się czasami tak śmieję duchowo. Śmieję się w myślach, że mój anioł stróż to chyba osiedla. Żebym na ten po prostu, żeby nie ogarnąć. Pewność spotkamy się z naszym, a czy nie pewność, tylko na pewno spotkamy się z naszym aniołem stróżem zaraz po naszej śmierci, zobaczymy go. Czy będzie siwy, czy nie, to się wtedy przekonamy. Ale to, co chciałbym tak zauważyć w tej Twojej wypowiedzi, za którą też dziękuję, to, że jak widzicie, każdy z nas ma swoje słabości. Każdy z nas ma jakieś swoje słabości. Czy jest zdrowy, czy chory, zawsze są jakieś słabości, nad którymi musimy pracować. To, że potrafimy je dostrzec, to jest ważne, ale też, żebyśmy potrafili nad nimi pracować. To jest taka przestrzeń pracy, z pomocą Bożą jest to możliwe. Proszę, co chciałabyś powiedzieć? No ja nie słyszę niestety, przepraszam. Czy ktoś, tak, proszę. To było na faktach, czy... Tak, ta historia to jest na faktach, prawdziwa historia. To
Ja zresztą znałem podobne historie. Nawet spotkałem się z rodzicami, którym urodziło się dziecko z taką bardzo rzadką chorobą, że lekarze mówili, że ono umrze w przeciągu 3-4 dni. Ono w sumie żyło nawet 2-3 miesiące i jak to ci lekarze mówili, że chyba przy życiu to dziecko to podtrzymywała tylko miłość rodziców. I to jest prawda. Ja tam kiedyś nagrałem z nimi wywiad i tak mi się przypomniało, jak czytałem tę historię, że dobrze byłoby kiedyś ten film tam zmontować i udostępnić, żeby inni mogli poznać tą historię tego dziecka. I to, co też było ważne, że kto spotykał się z tymi rodzicami, z tym dzieckiem, to po prostu zmieniał się. Tam już nic nie było tak samo. Bo uczył się, jaka jest potęga miłości. Pamiętajmy, to jest najlepsze lekarstwo. Miłość jest najlepszym lekarstwem. I to, co tego małego chłopca trzymało przy życiu, to bezwzględnie jego miłość do Pana Jezusa, ale także miłość rodziców i rodzeństwa do tego małego chłopca, że to mu pomogło przejść przez to trudne doświadczenie. Także jest to jak najbardziej prawdziwa historia. Ja znam podobne i też są niezwykłe. Naprawdę ludzie się nawracają, kiedy je słuchają. Tak, właśnie chyba Justyna mówi, że nam się czas kończy, i bo msza święta, jest msza, to będzie czas dzielenia później po południu i będziecie mogli sobie już tam z opiekunami porozmawiać. To teraz, żebyśmy się nie spóźnili na mszę, to pomodlimy się na koniec tej konferencji. Oddajmy Panu Jezusowi te wszystkie sprawy, o których dzisiaj mówiliśmy. I prośmy Go o tę siłę, żebyśmy potrafili przyjmować w naszym życiu nasz krzyż, cierpienie tak dzielnie jak ten mały Antek, którego historię dzisiaj poznaliśmy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku. Matko Boża Bolesna, módl się za nami. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Zawódź.